Czytanie z Księgi Hioba. Hiob odpowiedział Panu: wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne, ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele. Potem Pan błogosławił Hiobowi tak, że miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Pierwszą nazwał Głębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem z kremem do powiek. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob 140 lat i widział swych synów i wnuków, 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i w pełni dni. Oto słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, jak żeśmy sobie powiedzieli, ale to przecież wiemy, uświadamiamy sobie, że właśnie wchodzimy dzisiejszym dniem w nowy miesiąc, październik. Miesiąc różańcowy, w tym sensie maryjny. No a dzisiaj jeszcze dodatkowo wspominamy świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus. Mamy też pierwszą sobotę w miesiącu. No jest wiele tych różnych elementów, które tworzą nam taki klimat duchowy dzisiejszego dnia. Tego dnia, w którym przybywacie właśnie do Lichenia, dnia waszej pielgrzymki. I zechciejmy może jakoś to wszystko zebrać w jedno i, że tak powiem, wyłowić to Boże przesłanie dla nas wszystkich, ale szczególnie dla was jako pielgrzymów, bo rzeczywiście dzień pielgrzymki, doświadczenie pielgrzymki jest jakimś takim mocniejszym dotknięciem Pana Boga.
Być może przynajmniej ci z was, którzy w tym tygodniu uczestniczyliście w mszy świętej w swoich parafiach albo gdzieś indziej, zauważyliście, że w tym tygodniu jako pierwsze czytanie w liturgii, to prawie w każdym dniu, słyszymy, i tak było, jest dzisiaj, słyszymy czytanie z księgi Hioba. To jest taka szczególna księga Starego Testamentu. Zresztą zapraszam, zachęcam, żeby sobie ją może po powrocie do domu spokojnie przeczytać, przeanalizować, przemodlić. Ale wiemy, że to imię Hioba przeszło też do, i to w różnych językach, do różnych takich przysłowi, mądrości, prawda? Mówimy o Hiobowych wieściach, o Hiobowych boleściach, bólach, doświadczeniach. No właśnie, ponieważ Hiob został, Pan Bóg dopuścił, tak powiem, ale to napierał zły duch, żeby szatan, żeby sprawdzić tego Bożego sługę, czy będzie rzeczywiście wierny Bogu, kiedy Bóg pozwoli mu zabrać wszystko, co daje mu radość życia. No i Bóg pozwolił, dopuścił taką próbę na Hioba i jak wiemy, rzeczywiście systematycznie Hiob tracił majątek, tracił rodzinę, tracił zdrowie, szacunek u ludzi, no po prostu z kogoś takiego poważanego, prawda, stał się no nikim, właściwie śmieciem. I jak wiemy, Hiob dotarł w tej swojej duchowej wytrzymałości, tak to nazwijmy, wytrzymałości jego wiary i ufności Bogu, dotarł, no możemy powiedzieć, aż pod ścianę, gdzieś na taką granicę wytrzymałości i zaczął, o tym właśnie słyszeliśmy w poprzednich dniach w czytaniu, zaczął się przed Bogiem skarżyć, a nawet robić takie wyrzuty Bogu, że lepiej by było, gdyby się w ogóle nie urodził. Już mało brakowało, żeby rzeczywiście przeklinał swoje życie i tak dalej. Ale Bóg wkroczył w tą jego, nazwijmy to, modlitwę i zadał mu kilka pytań. Nie, tu przewróciłem, może zauważyliście kartki lekcjonarza na ten tekst wczoraj czytany, bo warto ująć tą myśl w szerszym kontekście. No i Bóg pokazał Hiobowi wielkość świata, różne właśnie takie historie. No tu przytoczę na przykład parę pytań, które Bóg zadał Hiobowi. Czy dotarłeś do źródeł morza, czy doszedłeś do dnia otchłani, czy wskazałeś bramy, czy wskazano ci bramy śmierci i tak dalej. Takie pytania egzystencjalne, najważniejsze w życiu. No i oczywiście Hiob wtedy, jakby możemy powiedzieć, złapał taką perspektywę. Moje doświadczenie, mój ból, moje choroby i tak dalej, a wielkość Boga, Boga Stwórcy Wszechświata, Pana, przed którym wszystko, że tak powiem, jest jasne, otwarte, nic nie jest przed Bogiem ukryte, nic się nie dzieje, co by się wymykało Bożej świadomości. I właśnie ta konfrontacja, możemy powiedzieć, przywołała Hioba do trzeźwości, pomimo swojego wielkiego cierpienia, Przywołała go do trzeźwości duchowej, trzeźwości i zatrzymał się w takiej pogoni, w buncie przeciwko Bogu. I wczoraj już słyszeliśmy, jak Hiob mówił,
jestem przecież mały, cóż ci odpowiem? Rękę położę na ustach. Raz przemówiłem, już nie odpowiem, drugi raz niczego nie dodam. Hiob mówi, tak, tak, zapędziłem się w tym robieniu zarzutów, zapędziłem się, nie chcę dalej jakby w to wstępować, iść. No i dzisiejsze czytanie nam przynosi dalszy ciąg tej wypowiedzi Hioba, dlatego wróciłem się do czytania z wczoraj, żebyśmy jakoś lepiej zrozumieli to, co się dzieje w tym dzisiejszym czytaniu. Dalej Hiob mówi, to już słyszeliśmy dzisiaj, wiem, że ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić, kto przysłoni twój plan, Boże, nierozumnie, kto przysłoni? O rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne, ja nie rozumiem, dotąd cię znałem tylko ze słyszenia, a teraz ujrzało cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele. Dostrzegłem, dałeś mi zobaczyć właśnie twoją, my dziś byśmy powiedzieli, twoją opatrzność, twoją wielkość, Boże. Ty wszystko obejmujesz swoją obecnością, swoją mocą. To jest dla nas, drodzy, wielka szkoła, wielka nauczka. Dzisiaj mamy też, jak wspomnieliśmy, pierwszą sobotę miesiąca. Wiemy, że Matka Boża w Fatimie przez dzieci fatimskie zachęca nas, abyśmy właśnie w pierwszą sobotę miesiąca przepraszali ją, jak i Boga samego za bluźnierstwa ludzi wobec Maryi, ale przez to i wobec samego Boga. Modląc się w tym dniu różaniec, rozmyślając przynajmniej 15 minut o tajemnicach życia Maryi, Jezusa, ale też prosząc o przebaczenie, czyniąc pokutę. Bo zauważmy, drodzy, że my się bardzo często zachowujemy właśnie podobnie jak Hiob, ale tylko podobnie, bo Hiob się w odpowiednim momencie swojego szaleństwa, bluźnierstwa przeciwko Bogu zatrzymał. Hiob się, że tak powiem, przed samą czerwoną linią zatrzymał. Nie przekraczał jej, nie przekroczył. A my się niestety bardzo często posuwamy dalej. My się bardzo często posuwamy dalej. Choćby na przykład, zauważmy, mówimy o rzeczywiście sprawach życia i śmierci, nie o łatwych sprawach, nie o łatwych. Zupełnie sobie zdaję z tego sprawę. Jak wyglądają nasze modlitwy? Jak wyglądają nasze spowiedzi? To jest z jednej strony żebranie, a wręcz wymuszanie na Panu Bogu, żeby robił to, co my chcemy, ale nie żebyśmy my robili to, co On chce i żebyśmy się przed Nim zaprezentowali jak najlepiej. To tak jakby człowiek szedł do lekarza jako pacjent i przekonywał lekarza, że jest zdrowy, że nie potrzebuje żadnego uleczenia, prawda? A nawet, panie doktorze, jak mnie uzdrowisz, to się pogniewam na ciebie. Odczep się ode mnie, ja tylko tak przyszedłem, pokazać się, że jestem fajny. Kto przeprasza Boga? Kto czyni właśnie tą pokutę? Jak my podchodzimy właśnie do Pana Boga? Jako do takiego, my podchodzimy jak tacy petenci, żądający, wręcz wymuszający na Bogu, rób, bo jak nie, to się pogniewam i nie będę ci wierzył. I zamieniamy Boga w jakiegoś pogańskiego bożka, któremu idziemy posypać jakiegoś kadzidełka, żeby się w cudzysłowie ucieszył i nam zrobił to, co my chcemy. A tymczasem zupełnie o coś innego chodzi w wierze katolickiej. Chodzi o to, żebyśmy byli, właśnie żyli na chwałę Bogu. A na chwałę Bogu człowiek żyje wtedy, kiedy właśnie
żyje według Jego świętej woli. O tym wielokrotnie mówi Pan Jezus. Jeżeli będziecie czynili to, co wam powiem. Właśnie Matka Boża, Maryja, jest pierwszą służebnicą pańską, która zawsze czyniła i czyni nas do tego z nieba, zachęca, abyśmy właśnie żyli według woli Bożej. Woli Bożej. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Nie tylko raz stanie, ale ciągle dzieje. Niech mi się dzieje według Twojego słowa. A dzisiejsza mentalność, również i ta kościelna, polega na tym, że jak tu nagiąć albo wręcz złamać wolę Pana Boga, żeby się jednak działo według naszych namiętności, według naszych pożądliwości, według naszego chciejstwa, mówiąc po prostu. Niech się dzieje według mojego chciejstwa, Panie Boże. No to są naprawdę bluźnierstwa. To są bluźnierstwa. I dlatego trzeba rzeczywiście się zatrzymywać, bo to będzie przejaw właśnie naszej pokory i naszej wiary. Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa. Słyszeliśmy w tej dzisiejszej modlitwie wstępnej na wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym. Pokornym i małym. I znowu, jak nam świat przedstawia właśnie takich pokornych i małych, jako głupich, naiwnych. A tymczasem tu chodzi o to, żebyśmy właśnie nie stracili takiego trzeźwego oglądu rzeczywistości. Tak jak wezwał do tego Hioba Pan Bóg. Trzeźwego oglądu rzeczywistości, ponieważ pycha i takie robienie z siebie Boga, bóstwa, właśnie zamazuje nam obraz, właśnie wprowadza nas w nierzeczywistość. Nic tak nie obciąża, nie zamazuje obrazu Boga właśnie jak pycha i jakieś stawianie się jako ktoś, kto jest ważny w grze przed Bogiem, prawda? Ktoś, kto będzie szantażował Boga, ma wpływ na Jego decyzje. Taka droga nie jest drogą do zbawienia. Otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym. Właśnie pokora i widzenie siebie w realnej perspektywie przed Bogiem. Jestem małym, ale wielkim Bożą wielkością. Nie swoją, Bożą wielkością. Właśnie dlatego, że Bóg mnie miłuje i pierwsze, na czym Mu zależy, to jest właśnie moje zbawienie. Jednak, tak powiem technicznie, opłaca mi się wierzyć bardziej Bogu niż propagandzie tego świata, niż mentalności tego świata. Bardziej mi się opłaca wierzyć Bogu niż swoim jakimś chimerom, fochom, nastrojom, emocjom, bo inaczej rzeczywiście gdzieś się to życie nam wtedy rozsypie. Zauważmy, że w Ewangelii, kiedy tych 72 uczniów przyszło do Pana Jezusa, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Ważne, to nam się poddają. Tak, tak, ze względu na Twoje imię, ale to nam się poddają. Drodzy, we wszystkim tkwi naprawdę niebezpieczeństwo. Nawet jeżeli zły duch się poddaje, to jednak tym swoim ogonem chce jeszcze coś wywalczyć, żebyśmy myśleli chociaż, że to się nam poddają. Mi, no jaki ja jestem wspaniały. No widzisz, Pan Jezus wcale nie podziela tego zachwytu apostołów i mówi: wy się bardziej cieszcie z tego i na to zwracajcie uwagę, że wasze imiona są zapisane w niebie i tam jest wasze miejsce. I róbcie wszystko, żebyście rzeczywiście do tego miejsca z Bożą pomocą dotarli. I podkreśla Pan Jezus to, o czym dzisiaj mówimy.
podkreślił to w swojej modlitwie do Boga Ojca. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, właśnie, Panie nieba i ziemi, to, co Bóg, na co wskazał Hiobowi, że jeżeli się kłócisz z Bogiem, to się kłócisz z Panem nieba i ziemi, z Panem nieba i ziemi, Panem Wszechświata. Jeżeli się kłócisz z Bogiem, to się kłócisz z Panem Wszechświata. Czy to jest rozumne? A więc, Ojcze, Panie nieba i ziemi, Ty zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom prostym. No to prostaczką to tak trochę brzmi, ktoś może myśli, że tu jakaś jest lekceważenie albo pogarda. Ludziom prostego serca, prostego serca, więc właśnie tym pokornym i małym, nie nadymającym się, nadymający się zawsze źle skończy. Zostanie ze swoim właśnie takim światem wymyślonym, sztucznym, oddalonym od Boga. Zechciejmy rzeczywiście te wszystkie elementy, które przynosi dzisiejszy dzień i świętą Teresę od Dziesiątka Jezus, patronkę właśnie tej małej drogi, jak słyszeliśmy we wprowadzeniu. Wszystkie sprawy, obowiązki swojego życia wykonywała z największą miłością. To jest to przysłowiowe, jak ona pisze w swoim dzienniku, że nawet tą szpilkę czy tą igłę z podłogi podnosi z największą miłością ze względu na Boga. A więc właśnie połączmy tą drogę małej świętej Tereski od Dzieciątka Jezus z pokorą i mądrością Hioba, świadomością, że te Boże rzeczy Pan Bóg odkrywa, daje poznać właśnie ludziom prostego serca, abyśmy we właściwej perspektywie widzieli te różne nasze właśnie intencje, prośby, prawda, to, co potrzebujemy, żebyśmy w tym wszystkim nie zgubili tego najważniejszego, właśnie zbawienia naszej duszy. Tak jest, ważne jest, abyśmy byli, jak to się kiedyś mówiło, może jeszcze dzisiaj, zawsze młodzi, piękni, bogaci, mieli dobre znajomości, prawda, wpływ, okej, w porządku, ale na nic nam się to nie przyda, jeżeli w tym wszystkim, tak jak Pan Jezus mówi, człowiek duszę swoją zatraci. Na co pomoże człowiekowi, kiedy cały świat zyska, wszystkie sukcesy odniesie, wszystkie jego prośby zostaną spełnione, a on zapomni o tym najważniejszym. Wysławiam Cię, jeszcze raz powtórzmy słowa Pana Jezusa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś ludziom prostego serca. Powierzajmy więc również naszą wiarę, naszą pielgrzymkę wiary. Polecajmy Matce Bożej, tej, która najlepiej przeżyła swoją drogę życia. Amen. Drodzy bracia i siostry, przez cały tydzień słuchaliśmy księgi Hioba. Lekcje, które dał nam Hiob, to są ważne lekcje, dlatego że ta księga Starego Testamentu jest jedna może z najtrudniejszych, bo Hiob był człowiekiem prawym, pobożnym, sprawiedliwym i za dopustem Bożym doświadcza cierpienia. Utracił rodzinę, utracił majątek, utracił zdrowie. Siedzi i cierpi. Przeżywa swój osobisty dramat. Zbuntował się przeciwko Bogu. Traktował Boga zawsze poważnie i bardzo go kochał, bo Bóg mu błogosławił. Ale relacja Hioba do Boga była taka, jak i nasza często. Chcemy coś załatwić z Panem Bogiem, trochę się targujemy, trochę chcemy, by Bóg nam pobłogosławił, by Bóg się odwdzięczył za naszą wiarę, pobożność,
traktujemy trochę swoją wiarę i relację do Boga w sposób handlowy, targowy. Tak właśnie traktował siebie i swoją wiarę Hiob. Był człowiekiem prawym, pobożnym, nie grzeszył, ale oczekiwał od Boga, że Bóg się mu odwdzięczy i Bóg mu błogosławił. Odwdzięczył się mu Bóg, miał majątek, był człowiekiem bogatym, bardzo bogatym. Miał 10 dzieci, 7 synów, 3 córki i nagle doświadcza cierpienia. I tego Hiob nie rozumie. Dlaczego cierpienie spadło na niego? On człowiek sprawiedliwy. I w tym cierpieniu przez 38 rozdziałów, jak słuchamy i czytamy księgę Hioba, 38 rozdziałów tej księgi, prawie cała księga to jest jeden wielki krzyk Hioba, pretensji do Boga. Również jego przyjaciół, przyjaciele jego krzyczą, on krzyczy, a Bóg milczy. Bóg milczy. Przez 38 rozdziałów słuchamy tego krzyku Hioba i jego przyjaciół, pełnego buntu, niezadowolenia, rozgoryczenia, rozpaczy. I nagle Bóg pod koniec tej księgi zaczyna mówić, tłumaczyć. I Hiob nakłada palec na swoje usta, zaczyna milczeć. On milczy, a Bóg mówi. Pod koniec księgi. I Bóg mu wszystko wytłumaczył, że cierpienie, które spadło na niego, to nie jest kara. To jest doświadczenie, które prowadzi go do głębszego zjednoczenia z Bogiem, że cierpienie ma wymiar zbawczy, że cierpienie też jest wyrazem naszej wierności wobec Boga w takim trudnym położeniu, że się sprawdza nasza wiara i nasza miłość do Boga właśnie w chwilach pustki, cierpienia, nieszczęścia. I to nieszczęście i to cierpienie doprowadziło Hioba w końcu do nawrócenia. I dzisiaj słyszymy w ostatnim fragmencie tej księgi, że nawraca się Hiob ku Bogu, otrzymuje obfite błogosławieństwo i ten majątek, który stracił przed swoim cierpieniem na początku tej księgi, teraz na końcu tej księgi powraca ten wątek majątku jego. Podwójnie Bóg mu błogosławi. Te wszystkie trzody, które są tutaj wymienione dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, to są podwójne właśnie, można, błogosławieństwo Boga. Bóg mu w podwójny sposób pobłogosławił i go przygotował do właśnie zjednoczenia z Nim poprzez cierpienie. Otóż krzyż, cierpienie, problemy, kłopoty, które mamy w życiu, nas łączą z Bogiem jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Dlatego warto dzisiaj też zastanowić się, jak my w naszym życiu przeżywamy nasz krzyż, nasze cierpienie, nasze choroby, nasze problemy, kiedy buntujemy się przeciwko Bogu, a kiedy łączymy się z Nim. Czy w nas jest postawa nawróconego Hioba? Hiob nawraca się ku Bogu przez cierpienie, przez ból, przez choroby, przez nieszczęście. Jest to droga zjednoczenia z Bogiem, droga Jego zbawienia. Niech i dla nas będzie również taką drogą zbawienia. Amen. Słuchają dzisiejszej Ewangelii, możemy powiedzieć, widzimy dwie radości, albo inaczej, widzimy dwie postawy rozradowania się. Pierwsza to jest radość uczniów. Jezus wcześniej ich posłał, by głosili Ewangelię, a kiedy wracają, wracają z radością w sercu, bo widzą owoc głoszenia Ewangelii. Nawet złe duchy im się poddają i są posłuszne. Dzisiaj, kiedy gromadzimy się na tej Eucharystii, warto zapytać się, czym ja się codziennie raduję. Jakie powody są mojej radości? Możemy być podobni do apostołów. Możemy radować się każdą chwilą, każdą sytuacją, każdym czynieniem dobra, naszym osobistym osiągnięciem, sukcesem.
Ale dzisiaj w Ewangelii widzimy także inną radość. To jest radość Jezusa, który nie przekreśla radości uczniów. Cóż mówi Jezus do apostołów? Cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. I za chwilę, jak pisze święty Łukasz, rozradował się w Duchu Świętym z tego, że Bóg objawia swoje sprawy ludziom pokornym, prostym, małym. Moi drodzy, to wezwanie Jezusowi jest dzisiaj także skierowane do nas, abyśmy radowali się również z tego, że także naszą ojczyzną jest niebo. I dzisiaj może sobie warto postawić pytanie, czy raduję się z tego, że zmierzam do nieba. Bo kiedy wnikliwie się przyjrzymy naszym postępowaniom, naszemu życiu, to się okaże, że tak szybko się do nieba nie wybieramy. Wiemy, że ono jest i na nas Bóg tam czeka. Ale zobaczcie, że czynimy wszystko albo bardzo wiele, by tutaj na ziemi jak najdłużej pozostać. I właśnie czasami gdzieś to, co gromadzimy, to, co mamy, daje nam radość. Ale myślę, że z łatwością się zgodzimy z tym, że to wszystko nam daje radość chwilową, ulotną. Później szukamy kolejnych rzeczy, kolejnych sytuacji, dzięki którym będziemy mogli się uradować. Dzisiaj, kiedy Jezus się rozradował w Duchu Świętym i kiedy zaprasza uczniów i nas do tego, abyśmy się radowali z tego, że mamy mieszkanie w niebie, to Jezus nam także pokazuje drogę, która wiedzie do nieba. A mówiąc bardziej wnikliwie, pokazuje nam, jak winniśmy żyć, by to niebo osiągnąć zaraz po śmierci. Cóż mówi Jezus? Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Mamy stać się prostaczkami. Kim jest prostaczek? Myślę, że najlepiej to pokazuje inny fragment z Ewangelii, kiedy Jezus widzi uczniów, którzy kłócą się o to, kto z nich jest najważniejszy, największy. I Jezus stawia przed nimi dziecko. I cóż mówi? Jeżeli się nie staniecie jak ono, nie wejdziecie do nieba. Możemy się na te słowa Jezusa oburzyć. No bo jak mam się stać po raz kolejny dzieckiem, kiedy mam już swoje lata? Jezusowi chodzi o to, abyśmy przybrali postawę dziecka. A my zobaczmy, niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenie życia, ile mamy lat, to cały czas chcemy być dorośli. Tego, że jesteśmy dorośli, nam nikt nie odbierze. Bo to po nas widać. Ale chodzi o postawę wewnętrzną, serca. Kim zatem jest prostaczek? To jest człowiek, który potrafi Bogu zaufać we wszystkim. Jest to człowiek, który w Bogu pokłada całkowitą swoją nadzieję. I znów, moi drodzy, gdzieś potrzeba sobie postawić pytanie, w czym ja pokładam moją nadzieję dzisiaj. To znaczy, bez czego, bez kogo nie mogę się tak naprawdę obejść. Bez czego, bez kogo nie wyobrażam sobie życia. W kim ja albo w czym upatruję moją przyszłość. Położyć ufność w Bogu oznacza uczynić z Boga przyjaciela swojej codzienności. My wiemy, kim jest przyjaciel, bo zapewne takich mamy. To jest ktoś, z kim mogę o wszystkim porozmawiać, komu mogę się całkowicie zwierzyć, przed kim mogę się wypłakać i z kim mogę się także rozradować.
czy Bóg jest moim przyjacielem? Czy Bogu o wszystkim mówię, co przeżywam, czego doświadczam, czy się z Nim dzielę moim życiem? Ktoś powie, Bóg zna mnie, zna moje życie. To prawda. Bóg wie, co teraz myślimy. Bóg wie, co znajduje się w naszym sercu, jakie są tam pragnienia. Ale zobaczcie, że Bóg chce naszej z nami relacji. Jest naszym Ojcem, nas stworzył. I tak jak funkcjonujemy w rodzinach, my we wspólnocie zakonnej, mamy relacje z innymi. Dzielimy się, rozmawiamy. Bóg też chce mieć ze mną relacje. I to jest pytanie, moi drodzy, o naszą codzienną modlitwę. Jak ona wygląda? Czy jest szczera? Czy na modlitwie otwieram się całkowicie przed Bogiem? Czy mówię Mu o wszystkim? I czy nasłuchuję Jego odpowiedzi? Bo człowiek, który w Bogu pokłada nadzieję, całkowicie Jemu ufa, w to, że Bóg przy nim jest, że Bóg go prowadzi, że się nim opiekuje. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Wiemy, kim jest pasterz. Dzisiaj może warto zapytać się, czy czuję się, obrazowo mówiąc, owcą Jezusa. Czy całkowicie do Niego chcę należeć? Czy całkowicie właśnie w Nim pokładam moją nadzieję? Dalej, kim jest prostaczek? To ten, który całkowicie wierzy Bogu. I znów może trzeba sobie postawić pytanie o moją wiarę dzisiaj. Komu najbardziej wierzę? W co wierzę? W kogo wierzę? Zobaczcie, że podczas niedzieli, podczas uroczystości my wyznajemy nasze credo, naszą wiarę. Mówimy, wierzę w Boga. Ale w czym ta wiara się na co dzień przejawia w moim życiu? Bo cóż oznacza wierzyć w Bogu, wierzyć Boga? Oznacza żyć Jego Słowem. Przylgnąć całkowicie do Boga, tak jak dziecko do ojca i matki. Zobaczcie, że dziecko wierzy rodzicom, wierzy każdemu ich słowu. Czasami tupie nogą, to prawda, bo ma swoje zachcianki i pragnienia. Ale godzi się na to wszystko, co rodzice mu dają, gdzie go prowadzą, bo wierzy. A jak jest z naszą wiarą i z naszym poddawaniem się prowadzeniu przez Pana Boga? Można to łatwo sprawdzić, robiąc sobie rachunek sumienia ze swojego życia. Na ile potrafię słuchać Boga, na ile jestem Jemu posłuszny, na ile staram się żyć według Jego przykazań. Zobaczcie, w tym się przejawia właśnie moja wiara, a jednocześnie moja ufność. I dalej prostaczek, o którym dzisiaj mówi Jezus, to jest ktoś, kto potrzebuje drugiego obok siebie. I znów trzeba spojrzeć na dziecko, by lepiej to zrozumieć. Niezależnie ile to dziecko ma lat, nawet jeżeli jest już pełnoletnie i dorosłe, zawsze potrzebuje ojca i matki. Jeżeli rodzice żyją, przyjeżdża, jeżeli mieszka daleko, odwiedza, potrzebuje słowa, pokrzepienia, obecności. Potrzebuje drugiego. Bo przy drugim czuje się bezpieczne, czuje się kochane. No i zobaczcie, my dzisiaj przychodzimy do Jezusa, Jezus nam daje swoje słowo i chce nas obdarzyć na nowo swoją miłością. Czy tęsknię za Bogiem każdego dnia? W czym ta moja tęsknota się przejawia, wyraża? My tęsknimy za drugim człowiekiem, za swoimi bliskimi, przyjaciółmi. Warto dziś zobaczyć właśnie, czy tęsknię za Bogiem, czy chcę przy Nim być. Bo Bóg tęskni za nami.
szczególny sposób tę tęsknotę objawił w krzyżu Jezusa, który oddał za każdego z nas swoje życie. Bóg chce mieć nas przy sobie. Dlatego później Jezus powie w Ewangelii: idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem. No i znów wracamy do początku. Czy tęsknię za niebem dzisiaj? Czy jestem gotowy dzisiaj zostawić wszystko, co mam, jeżeli będzie wola Jezusa taka, i pójść za Nim do nieba? A może jest coś, co mnie zniewala? Może jest coś, bez czego nie potrafię się obejść? Historia Hioba nam pokazuje bardzo ważną rzecz o nas. On sam o tym powiedział. Nic na ten świat nie przynosimy i nic z niego nie zabierzemy. Jest jednak jedna rzecz, którą możemy z sobą zabrać. To są dobre uczynki, które wypływają właśnie z naszej wiary i miłości wobec Pana Boga i drugiego człowieka. Drodzy, dzisiaj prośmy Jezusa podczas tej Eucharystii. Prośmy o taką postawę prostaczka dla siebie. Postawę, która przejawia się w zaufaniu, w zawierzeniu, w tęsknocie za Bogiem, w kroczeniu za Nim, w bycia Jemu posłusznym. To jest postawa, która tak naprawdę wypisuje nasze imiona w niebie. One są tam zapisane już. Jezus nas odkupił, umarł za nas na krzyżu. Ale mówiąc językiem obrazowym, teraz piłka jest po naszej stronie. Co z nią zrobimy? Czy przyjmiemy Jego miłość, czy ją odrzucimy? Czy za Nim zechcemy pójść, czy pójdziemy w swoją stronę? Czy zechcemy do Niego przylgnąć, czy Go zostawimy? Święta Teresa, Dzieciątka Jezus, patronka dnia dzisiejszego, poszła całkowicie za Jezusem. Oddała Jemu swoje serce, swoje życie, całkowicie do Niego przylgnęła. Dzisiaj raduje się właśnie chwałą nieba, którą Jezus obiecuje wszystkim tym, którzy wejdą w postawę prostaczka. Dziękujmy za to dzisiaj Jezusowi, za to słowo, a jednocześnie prośmy o wierność dla nas. Pochylmy się nad tym słowem, które Kościół przygotował w to dzisiejsze wspomnienie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Przez cały tydzień słuchaliśmy fragmentów z Księgi Hioba. To trudna księga, bo ona mówi o tym, co jest nam przypisane, cierpienie. Hiob, który był sprawiedliwy przed Bogiem, został wystawiony na ogromną próbę, tak jak wielu świętych. My często myślimy, że ten, kto jest blisko Pana Boga, ma drogę do Niego łatwą, lekką i przyjemną, że Pan Bóg zabiera wszystkie krzyże z jego życia. My zawsze wpatrujemy się w krzyż. Syn umiłowany Ojca, którego Bóg pozwolił, aby rozdeptano jak robaka. Tak mówi jeden z psalmów. I dlatego, gdy patrzymy na Chrystusa, który jest ukrzyżowany, który jest wyszydzony, Jezus mówi: kto chce iść za mną, a nie bierze swego krzyża, nie jest mnie godzien. Doświadcza tego Hiob, któremu najpierw diabeł zabiera wszystko, co ma. Najpierw majątek, potem dzieci, najbliższych. A potem Bóg pozwala, aby diabeł dotknął jego ciała. I Hiob nie bluźni Bogu. Ale doświadczając tego ogromnego cierpienia, zaczyna przeklinać swój dzień narodzin. Przeklęty jest ten dzień, w którym się urodziłem. Dlatego dzisiaj, pod koniec tej księgi, odwołuje to wszystko. Dlaczego? Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko. Hiob może powiedzieć,
że poznał Boga twarzą w twarz. My tak poznajemy Boga. Zobaczcie, najpierw albo do kościoła przyprowadzają nas rodzice, najczęściej matka albo babcia, uczą nas pierwszych modlitw. Ja miałem bardzo pobożnego dziadka, który wszystkie bajki Mesropa i przeróżne opowiadał i uczył nas nieszporów. Znam nieszpory dzięki dziadkowi. Ale najpierw poznajemy w swoim życiu, doświadczamy zła, grzechu. Dopiero później doświadczamy tego, co jest wtórne. Zobaczcie, to święty Paweł mówi, że najpierw jest w nas człowiek cielesny, Adam. Pierwszy Adam z ciała. Drugi Adam to Chrystus. Są dwie tablice prawa, które Mojżesz dostał. Pierwsze tablice on potłukł. Dlatego jest księga powtórzonego prawa. Abraham miał ilu synów? Dwóch. Pierwszy narodził się nie z prawa, nie z obietnic. To Izmael. Dopiero ten drugi jest tym synem obietnicy. Coś podobnego dzisiaj doświadcza Hiob. On mówi o tym, wszystko, co mówiłem, jakby on odrzuca. To znaczy przekreśla to, co powiedział, że przeklęty jest dzień jego narodzin. Bo Bóg mu daje jakby za drugim razem więcej niż miał poprzednio. I dlatego on widzi, że błogosławić Boga można w doświadczeniu trudnym. Dlatego jest jeden z psalmów, w którym się Kościół modli. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Na moich ustach zawsze Jego chwała. Dusza moja chlubi się Panem, niech przyjdą pokorni, niech się weselą. Łatwo jest błogosławić Pana Boga, gdy nam wszystko się wiedzie. Ale gdy ktoś traci wszystko, zbankrutował ktoś, spłonął, stracił cały swój majątek. Jasne, że wtedy nie jest łatwo błogosławić Pana Boga, ale w tym się doświadcza właśnie bliskości Boga, tak jak Hiob. Znałem Cię tylko ze słyszenia. I to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu chrześcijańskim, żeby poznać Boga twarzą w twarz. Ja nie widziałem Boga, nie wiem, może ksiądz Andrzej widział. Są ludzie, którzy mają taki dar, że mają taką bliskość, tak jak dzisiejsza patronka. Teresa wybrała taką małą drogę i została patronką misji. Sama nie była ani dnia na misjach, ale jest patronką misji, bo sama siebie poświęciła Bogu. I dlatego, gdy my mówimy o tym doświadczeniu Hioba, to jest też nasze chrześcijańskie doświadczenie. Bardzo trudne, ale piękne. Dlatego Jezus mówi swoim apostołom, uczniom, w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale Jezus wysyła 72 uczniów do tych miejscowości, do których zamierzał przyjść, aby przepowiadali i aby już, to jest takie pierwsze rozesłanie, jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. Oni wracają i są zdumieni. Najważniejsze dla nich, że złe duchy są posłuszne. Ja uczyłem w szkole jeszcze niedawno w Warszawie. Tych młodych ludzi interesuje najbardziej egzorcyzmy. Fascynacja złem, fascynacja mocą szatana. My mówimy mysterium iniquitatis, mysterium zła, tajemnica zła, tej nieprawości. Ale Chrystus mówi apostołom, nie cieszcie się tylko z tego, że złe duchy są wam posłuszne, że będziecie stąpać po skorpionach i wężach, po całej sile przeciwnika. Nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wasze imiona są zapisane w niebie. Każdego z was też, jeśli jesteście ochrzczeni. Od kiedy? Od waszego chrztu. Bardzo ciekawa rzecz. Co my świętujemy? Urodziny, imieniny. Świętujecie dzień waszego chrztu? Wiecie, kiedy was ochrzczono? Ja wiem. 2 miesiące i 10 dni po moich narodzinach. Przynieśli mnie do kościoła i ochrzcili. Rodzice i chrzestni. To bardzo ważne, dziękować Panu Bogu za te narodziny dla nieba.
nie cieszcie się tylko z tego, że stąpacie po całej potędze przeciwnika. Ja kilka razy w swoim życiu jako ksiądz w Kazachstanie wyrzucałem złe duchy. Nie jest to przyjemna rzecz. Bałem się, jak nie wiem, do tej pory jak wspominam, to mówię: więcej, Panie Boże, tego na mnie nie zsyłaj. Ale już tutaj miałem takie przypadki w bazylice. To bardzo ważne doświadczenie, żeby dziękować Panu Bogu za ten dar. Jezus mówi, że wielu królów, wielu proroków chciało zobaczyć to, co wy widzicie. Nam aniołowie, to mówią niektórzy święci, nam aniołowie zazdroszczą, bo oni nie przyjmują Eucharystii. To prawda, że oni oglądają Boga twarzą w twarz, ale nie mają tego pokarmu, który my mamy. I jakby nam zazdroszczą. A my czasami, zobaczcie, lekceważymy sobie, czy Eucharystię, czy sakramenty inne, które nam daje Kościół. Uczmy się od Hioba, od dzisiejszej patronki świętej Teresy, od Dzieciątka Jezus, takiego dziękczynienia Panu Bogu. Tak jak uczymy małe dzieci. Gdy dziecko małe coś dostanie, co matka najczęściej mówi? Co trzeba powiedzieć? Dziękuję. My też uczymy się z Eucharystii, bo Eucharystia jest takim dziękczynieniem, msza święta, w której teraz uczestniczymy. Bez żadnych naszych zasług jesteśmy wybranymi dziećmi Boga. Mamy nieprawdopodobną moc, którą nam daje Kościół. W tych sakramentach możemy stale się odnawiać. Nie musimy chodzić do różnych, na jakieś różne zabiegi kosmetyczne, żeby odmładzać swoje ciało. Duszę i ciało odmładza Bóg na Eucharystii, podczas spowiedzi, podczas różnych sakramentów, które przyjmujemy. Dziękujmy Panu Bogu za ten dar. Żebyśmy mogli powtórzyć to, co dzisiaj Hiob mówił. Do tej pory znałem Cię tylko ze słyszenia, ale poznałem Ciebie twarzą w twarz. Moje oko Duch Święty zaprosił nas do tego świętego miejsca. Duch Święty wzbudził w naszym sercu pragnienie udania się na pielgrzymkę, czyli opuszczenia naszej codzienności, aby udać się w drogę, w pewnym sensie do celu, którego nie znamy. Wydaje nam się, że mamy określony cel pielgrzymowania, wiemy, dokąd zdążamy, dokąd jedziemy, znamy to miejsce na mapie, wiemy, jak do niego dojechać, ale w pielgrzymowaniu chodzi o coś więcej. Chodzi o tę wewnętrzną pielgrzymkę. Chodzi o nasze przybliżanie się do Pana Boga, bo właśnie temu służy pielgrzymowanie, aby przybliżyć się do Boga, aby Go spotkać, aby doświadczyć Jego obecności, aby usłyszeć to, co chce mi powiedzieć tu i teraz, w moim doświadczeniu codzienności, mojego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego. Co Bóg chce mi powiedzieć teraz? I to jest ta najgłębsza intuicja i najgłębsza motywacja, aby udać się na pielgrzymkę. Czyli wykorzystać tę przestrzeń, wykorzystać miejsce, aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Potrzeba nie tylko bagażu jakiegoś podręcznego, aby jechać na pielgrzymkę. Potrzeba wielu spraw takich materialnych, organizacyjnych, owszem, ale najistotniejsze w tym naszym pielgrzymowaniu jest gotowość na usłyszenie tego, co Bóg chce mi powiedzieć. Otwartość na
Jego słowo, otwartość na Jego miłość, której mamy doświadczyć podczas pielgrzymowania. I właśnie to, co chce nam Pan Bóg przekazać, objawić, to jest On sam, to jest Jego miłość. I doświadczamy obecności Jezusa, Jego miłości, przede wszystkim w sakramentach świętych. To jest przestrzeń uprzywilejowana, to jest moment, w którym objawia nam się Pan Bóg, objawia się Jezus miłosierny w sakramencie pokuty i pojednania. To Jezus, który do mnie się przybliża, aby dotknąć mojego serca, aby uzdrowić moje rany, aby wlać nadzieję do serca, aby mnie pocieszyć, aby umocnić w tym moim życiu teraz. Jezus w sakramencie spowiedzi, pokuty i pojednania prostuje moje życie, bo może tak być, że mi się ono poplątało. Może tak być, że w tej codzienności zagubiłem Pana Boga. Zagubiłem tę relację z Nim. Stąd też doświadczenie miłosierdzia Jezusa przywraca mi tę żywą relację właśnie z Nim, z Jezusem, z Bogiem na co dzień. Także doświadczamy spotkania z Jezusem w czasie Eucharystii, która jest centralnym wydarzeniem każdej pielgrzymki. To właśnie tutaj. Przybliżamy się do ołtarza, na który przychodzi Jezus. Jezus przychodzi do nas. Jezus, którego możemy zobaczyć oczami wiary. Jezus, który jest znakiem miłości Ojca. Jezus, który jest posłany przez Ojca i wędrował przez ziemię palestyńską, nauczał, gromadził uczniów. Jezus, który jest obecny w Kościele przez wszystkie te wieki, cały czas. Jezus, obecny w sposób najdoskonalszy, można powiedzieć, sakramentalny, realny, żywy, prawdziwy w Eucharystii. To jest największy cud, którego możemy doświadczyć w czasie pielgrzymki. I właśnie wtedy, kiedy otworzymy się na Jezusa obecnego pośród nas i dla nas, dokonuje się coś w naszym wnętrzu, w naszym sercu. Doświadczamy owoców naszego pielgrzymowania, naszego wysiłku, nie tylko fizycznego, aby pokonać jakąś odległość, ale przede wszystkim tego wysiłku duchowego, aby jednak na Boga, na Bożą miłość się otworzyć. To nie jest takie proste czasami. Wręcz przeciwnie, czasami jest bardzo trudne, aby uwierzyć, że Bóg jest miłością, że Bóg mnie kocha, że Bóg o mnie pamięta, że nade mną czuwa, że mnie wspiera. Uwierzyć w to, ponieważ tym, który zasiewa wątpliwość w tę prawdę o Bogu, który jest miłością, jest szatan. To właśnie on odciąga nas od Pana Boga, właśnie wlewając w serce wątpliwość. Czy aby na pewno Pan Bóg Cię kocha? Czy aby na pewno o Tobie pamięta? Bo zobacz, w Twoim życiu jest tyle cierpienia, tyle problemów, tyle spraw, które wydają się niemożliwe, gdzie jest Pan Bóg. To jest działanie złego, który w ten sposób chce nas odciągnąć od Pana Boga, abyśmy zwątpili w Jego kochającą obecność w naszym codziennym życiu. Dlatego pielgrzymowanie jest dla nas szansą, aby wszystko to w naszym życiu uporządkować, aby odnaleźć właściwą drogę. Drogę, która ma prowadzić nas przecież do nieba. O tym pielgrzymowanie nam przypomina, że celem naszego życia, naszego pielgrzymowania jest niebo. Jest doświadczenie trwania przy Bogu i z Bogiem przez całą wieczność w pełnej radości.
w pełnym szczęściu. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam wiele o radości. Ukazuje nam scenę, w której powracają do Jezusa wysłani przez Niego uczniowie. W pewnym momencie Jezus, nauczając uczniów, zdecydował, aby ich wysłać do ludzi, do innych, by podzielili się tym, co usłyszeli od Jezusa, by głosili dobrą nowinę. I tu jest moment opisany przez świętego Łukasza, kiedy ci 72 uczniów wracają. Ale jak wracają? Wracają z radością. Wracają z radością, ponieważ doświadczyli czegoś niezwykłego. Dotychczas w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że tak można, że mają taką moc. No właśnie, otrzymali tę moc od Jezusa. W Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają, czyli doświadczyli zwycięstwa nad złym duchem, zrozumieni, że Chrystus w swojej mocy ma władzę nad szatanem, nad złem. I oni w tej mocy Jezusa uczestniczą. To dla nich było niesamowitym przeżyciem, ale pełnym radości, ponieważ doświadczali zwycięstwa, duchowego zwycięstwa nad złem. A zawsze zwycięstwo przecież związane jest z radością. Opowiadają szczegóły, zapewne wiele ich było. Łukasz wszystkiego pewnie nie przytoczył, ale właśnie chcą niejako pochwalić się, bądź też to spektakularne wydarzenie, takie wrażenie na nich zrobiło, że no musieli komuś się z tym podzielić i czynią to przy Jezusie. Ale zwróćmy uwagę, na co Jezus kładzie nacisk w tym ich doświadczeniu. Owszem, przyjmuje, rozumie ich radość, ale chce niejako podnieść ich wyżej, wskazać na coś jeszcze o wiele ważniejszego, na radość, która nie będzie miała końca. Dlatego mówi: cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Czyli Jezus pokazuje im perspektywę życia, które się nie kończy, perspektywę przebywania z Bogiem w niebie. To jest źródłem prawdziwej radości. Ich imiona są zapisane, czyli są powołani do nieba, zaproszeni do nieba. Moi drodzy, my również doświadczamy tego, czego doświadczali uczniowie. Również my mamy w swoim życiu zapewne niejedno takie doświadczenie zwycięstwa nad złem, zwycięstwa nad grzechem, nad pokusą, odrzuceniem tego, co nas próbowało zniewolić. Mamy takie doświadczenia i wiemy, że jest to dokonane w nas dzięki Bożej łasce. To Chrystus w nas zwycięża. To Chrystus nas broni przed szatanem, przed złem. To On już go zwyciężył poprzez śmierć i zmartwychwstanie. I my w tym Jego zwycięstwie, Chrystusowym zwycięstwie nad złem, nad szatanem, nad grzechem uczestniczymy. W sposób taki sakramentalny, konkretny, doświadczamy tego w sakramencie pokuty. To właśnie wtedy miłosierdzie Jezusa, moc Jezusa w nas zwycięża. I słyszymy to zapewnienie wiele razy, że jesteśmy powołani do nieba, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, zapisane w niebie. Tylko że problem jest taki, że możemy w to wszystko zwątpić. Najpierw możemy zwątpić, czy aby rzeczywiście potrafimy żyć w przyjaźni z Panem Bogiem, czy potrafimy żyć bez grzechu. W to łatwo zwątpić i łatwo się przyzwyczaić do życia w grzechu. Czyli najkrócej mówiąc, w sytuacji takiego oddalenia czy oddzielenia od Pana Boga,
w sytuacji, kiedy ta więź z Bogiem no jest martwa. Ta więź nie jest żywa, mówiąc inaczej. Do tego się możemy przyzwyczaić. To są sytuacje, w których owszem, modlimy się, chodzimy do kościoła, ale do komunii nie podchodzimy, ponieważ no, czujemy się niegodni. Czujemy, że grzech jest tą barierą, która nam przeszkadza. I słusznie, że tak jest, że sumienie nam to o tym przypomina. Tylko co my z tym zrobimy? Co my z tym robimy? No bardzo często nic. Czyli jakbyśmy ulegali działaniu właśnie złego. Jakbyśmy wątpili w to, że Jezus ma moc, by nas nieustannie wyzwalać z grzechu. Nieustannie nam przebaczać. Czyli my wątpimy w moc przebaczającą Pana Jezusa. Nie chcemy Mu przeszkadzać, nie chcemy Mu się narzucać, czy też nie chcemy podjąć tej współpracy z Jezusem, z Jego łaską. No bo jeśli pójdę do spowiedzi, jeśli postanowię poprawę, no to uczciwie mówiąc, trzeba się zabrać za siebie. A mnie się nie chce, a ja nie mam ochoty, mnie jest dobrze z tym grzechem, z tym stylem życia, gdzie Pan Bóg jest trochę dalej. A co ja będę chodził tak często do Komunii Świętej? Przecież inni patrzą, co on taki pobożny, co niedzielę do komunii. Może się boję właśnie tych wokół mnie, żeby mnie nie uważali za jakiegoś tam pobożnisia. Co jest tym powodem, że nie chcemy trwać w stanie łaski uświęcającej, czyli w przyjaźni z Panem Bogiem? Nie, że prowadzimy otwartą wojnę z Panem Bogiem, ale nie przejmujemy się brakiem Jego obecności w naszym codziennym życiu, w naszym sercu. Nie przejmujemy się tym, że nie przychodzimy do Komunii Świętej, nie brakuje nam Jezusa w Eucharystii. Nie traktujemy Eucharystii jako źródła życia, tylko jako może obrządek, jakieś, no może nie przedstawienie teatralne, ale no obowiązek, który trzeba spełnić, żeby przyjść do kościoła, ale już tęsknoty za Eucharystią, za przyjęciem Jezusa do serca w nas nie ma. I to jest, by powiedzieć bardzo mocno, pewnego rodzaju zwycięstwem szatana. Bo on wszystko będzie robił, żeby nas odciągać od Pana Boga, żeby nam wmawiać pewne rzeczy, żeby tylko nie rosła nasza więź z Panem Bogiem. Żebyśmy zbyt często nie korzystali z sakramentu pokuty czy z sakramentu Eucharystii. Wszystko będzie robił. Więc o tym, moi drodzy, trzeba nam sobie przypomnieć, zwłaszcza podczas pielgrzymki, zwłaszcza w miejscu takim jak Licheńskie Sanktuarium, w którym Matka Boża Licheńska od początku obecności w swoim obrazie, czyli od 1850 roku, wzywała i wzywa do nawrócenia i przemiany życia, do powrotu do Pana Boga. To jest najistotniejsze. To jest najważniejsze. Pewnie, że mamy wiele spraw dzisiaj, tak? Wiele problemów gospodarczych, społecznych, politycznych, no mnóstwo różnych spraw naszych zawodowych. Tam, gdzie pracujemy też, no jest dużo różnych spraw, problemów. No ale chodzi o to, aby nie zapomnieć o tym, co najważniejsze, o obecności Boga w naszym życiu osobistym, rodzinnym, małżeńskim, społecznym, zawodowym. Jeśli tam nie będzie Pana Boga, no to faktycznie nic nam się nie będzie udawało, by użyć tego słowa. Nie będziemy się cieszyć autentycznie, nie będziemy szczęśliwi, bo szatan na to nie pozwoli. To on wlewa tę nie tylko zwątpienie, niepewność, ale i smutek, ale i to narzekanie, ale to ciągle niezadowolenie z życia.
Jak możemy być niezadowoleni z życia, które się nigdy nie skończy? Jest darem Pana Boga, najpiękniejszym darem. To nasze życie, nasze istnienie. Jak można być z siebie, swojego istnienia niezadowolonym? To, że czegoś brakuje, to wszystko przeminie. I wiemy, że szczęścia i pokoju w tym, co zewnętrzne, nie odnajdziemy, jeśli nie ma w nas Pana Boga, w naszym sercu. Dlatego, moi drodzy, trzeba nam tak odkryć obecnego Boga w tej Eucharystii, w czasie tego pielgrzymowania. Dotyczy to wszystkich nas. Dotyczy to w sposób szczególny małżonków, którzy są wśród nas obecni. Niektóre nazwiska wyczytałem, ci, którzy zgłosili swój udział. Myślę, że tu jest o wiele więcej właśnie małżonków. To jest ich świadectwo wdzięczności Panu Bogu za łaskę małżeństwa za wiele lat. Niektórzy 53, 50, 40, wiele lat wspólnie przeżytych. To jest wspólna droga. Dokąd? No właśnie do nieba. To jest wielki dar, który otrzymali, za który chcą właśnie dzisiaj publicznie podziękować, odnawiając swoje przyrzeczenia małżeńskie, bo małżeństwo jest powołaniem i jest zadaniem. Powołaniem to znaczy, że Pan Bóg chce, abyś szedł drogą życia małżeńskiego. Pan Bóg jest obecny w twoim życiu i pomaga ci, wspiera cię. Gdybyśmy zapytali, no wszystkich tu małżonków, a zwłaszcza tych najstarszych jubilatów, no, czy szli przez życie bez Pana Boga? No, może się tak zdarzyć, że przez jakiś czas nie było Pana Boga w naszym życiu, bo i tak małżonkowie świadczą. Ale w pewnym momencie Pan Bóg wkroczył w nasze życie i nie wyobrażamy sobie życia bez Pana Boga. Nie bylibyśmy razem po tylu latach, gdyby nie Pana, łaska Pana Boga. To jest doświadczenie tego właśnie powołania, że Pan Bóg obiecuje, że będzie obecny, będzie wspierał. W chwilach kryzysowych, trudności, wszystko można pokonać dzięki łasce Bożej. I równocześnie małżeństwo jest zadaniem. To znaczy, mamy, małżonkowie, mają o siebie dbać i wspierać się w dążeniu do nieba. Mają sobie pomagać w tym, co najważniejsze. To jest miłość. To znaczy kochać drugiego człowieka. To znaczy chcieć dla niego dobra. Chcieć dla niego tego, co najlepsze. No a co jest tym dobrem dla nas? Co jest najlepsze? Zbawienie, życie wieczne, obecność Pana Boga. To bardzo ważne dla wszystkich, również dla narzeczonych, dla zakochanych. Często właśnie usprawiedliwia się na przykład wspólne mieszkanie przed ślubem, co jest dość częste, prawda? Znacie tę sytuację? Usprawiedliwia się tym, no właśnie, no, bo my się kochamy. Bo my się kochamy. Bo łączy nas miłość. No dobrze. Tylko pytanie kolejne. Co to znaczy, że się kochacie, że kochasz tę osobę, że nawzajem się kochacie? Chcecie dla siebie tego, co najlepsze, dobra. No jeśli wasz styl życia usprawiedliwiony, tłumaczony miłością, wasz styl życia oddala was od Pana Boga, no to na czym polega ta miłość, jeśli nie dbacie o siebie nawzajem, żeby być bliżej Pana Boga? Żyjąc wbrew przykazaniom, wybierając taki styl życia, wybieracie życie bez Pana Boga. No to gdzie jest ta miłość autentyczna? No? A więc tutaj trzeba nam na całe nasze życie w różnych okresach życia patrzeć w tej perspektywie wieczności, żeby zachować w sobie, w swoim sercu prawdziwą radość w tej perspektywie życia wiecznego, gdzie będzie pełnia radości. Amen. Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, stajemy wobec Matki Bożej, która pokazuje nam pewną drogę,
do Jezusa, do Jego Królestwa. Życie Maryi było utkane różnymi niciami. I wymienię tutaj kilka nici, które utkały jej życie. Ale również te nici są nam potrzebne dzisiaj dla każdego z nas, aby tkały również nasze życie. Życie Maryi było utkane przez nić łaski Bożej, nić posłuszeństwa, nić właśnie wierności Słowu Bożemu, nić pokory i służby zarazem i świętości życia. Do tego dzisiaj potrzebujemy. Właśnie potrzebujemy dzisiaj tej nici Maryi, która tkała jej życie w łasce uświęcającej, czyli Maryja, która żyła bez grzechu, czysta, niewinna, bez grzechu. W naszym wypadku to dbać o częstą, regularną spowiedź i komunię świętą. Myśmy często do tych sakramentów przystępowali, regularnie i systematycznie, czyli dbać o łaskę uświęcającą w nas samych. Druga nić to nić modlitwy, nić posłuszeństwo Bogu, bo właśnie modlitwa wyraża też trwanie przy Bogu, trwanie w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Maryja zawsze była bardzo posłuszna Bogu, wypełniała wiernie plany Boga. W jej Magnifikat, który jest jej modlitwą, pokazane jest właśnie jej oddanie całkowicie Bogu na służbę. Tkała nić pokory. Nam też tak bardzo brakuje pokory w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym naszym życiu. Brakuje nam tej nici pokory, bo mało się modlimy i mało w nas jest pokory. Dużo jest w nas egoizmu, miłości własnej. Osądzamy, krytykujemy. Często właśnie jesteśmy agresywni wobec innych ludzi. Jest dużo w nas gniewu, niezadowolenia, zgorzknienia. I ta nić pokory jest nam bardzo potrzebna. Nić posłuszeństwo Bogu, modlitwy i pokory. I czystości serca. I ostatnia nić, która też jakoś tak bardzo ważna jest i widoczna w życiu Maryi, to właśnie pełnienie woli Bożej w jej życiu poprzez służbę. Maryja służyła nie tylko apostołom, ale wielu ludziom, którzy przychodzili na pewno w jej domu w Nazarecie, jak i potem, kiedy Jezus wzniesiony był do nieba, to po Jego wniebowstąpieniu Maryja jeszcze służyła też apostołom i uczniom Jezusa. Na pewno wiele czasu spędzała z nimi, służąc i pomagając im. Maryja nas uczy takiej postawy pokornej służby, że właśnie jej życie było dynamiczne, życie było aktywne. Nie widzimy u Maryi jakiegoś lenistwa czy egoizmu. Widzimy pełne, całkowite poświęcenie się człowiekowi. I nasze życie też ma być tak utkane, takimi nićmi, które utkały życie Maryi. Amen.